Według niektórych długoletni aparatczyk intrygant, borykający się z nadużywaniem alkoholu. Kiedy sięgnął szczytu władzy na jesieni 1981 roku, postanowił nie wprowadzać stanu wojennego. Zamiast go wprowadzać, odszedł ze stanowiska, bo dla niego rozwiązanie siłowe nie było rozwiązaniem. Przeciwnik Solidarności, obok Ochaba najmniej znany przywódca Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obaj panowie najkrócej stali na czele partii. Następca Stanisława Kani, generał Wojciech Jaruzelski. O, ten już był za wprowadzeniem stanu wojennego. I tak też uczynił w grudniu 1981 roku. Z tej racji to Kania przechodzi do historii, jako ten, który nie wprowadził w naszym kraju stanu wojennego. Stanisław Kania przychodzi na świat w Dniu Kobiet, 8 marca 1927 roku. I tak, sprawdziłem. Święto Dnia Kobiet obchodzone jest od 1910 roku. Rodzi się we wsi Wrocanka w powiecie jasielskim w województwie podkarpackim. Dopiero za jakieś 30 lat pojawi się we wsi prąd. Jego siostra i brat umierają w wieku niemowlęcym. W latach 20. XX wieku Wrocanka nie obfituje w inteligentów. Ze świecą można szukać osoby potrafiącej czytać, pisać i liczyć. Tą inteligentną personą we wsi jest Józef Kania, ojciec Stanisława. Niestety nie ma znaczącego wpływu na wychowanie syna, bo umiera, kiedy Stanisław ma zaledwie 4 lata. Stanisław Kania potem opowiada, że samotnie go wychowująca matka była prawdziwą, ciężko pracującą siłaczką. A każdy siódmoklasista przerobił tę lekturę obowiązkową, więc wiadomo, o co chodzi. Kończy 4 klasy szkoły podstawowej. Podejmuje się pracy w kuźni, w rodzinnej wsi. Jest kowalem uczęszczającym do wieczorowej szkoły zawodowej. W wieku 17 lat, czyli w roku 1944, wstępuje w szeregi batalionów chłopskich. Osiągnąwszy pełnoletność, wstępuje do Związku Walki Młodych i do Polskiej Partii Robotniczej. Tam pełni sporo istotnych funkcji. Jako 21-letni delegat Zjazdu Zjednoczeniowego na własnych oczach widzi, jak rodzi się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Kształci się dalej, trafia do szkoły partyjnej, gdzie dyrektor pisze, że jest jednym z najlepszych słuchaczy. Cechuje go ostrożność polityczna i ma duże perspektywy rozwoju. Kończy liceum ogólnokształcące dla pracujących w 1958 roku w wieku 31 lat. Wykształcenie średnie pomaga mu w karierze w partii. W wieku 41 lat staje się pełnoprawnym członkiem Komitetu Centralnego i obejmuje stanowisko kierownika Wydziału Administracyjnego, gdzie zajmował się relacjami z Kościołem Katolickim. 3 lata później zostaje sekretarzem Komitetu Centralnego. Tragiczne wydarzenia z grudnia 1970 roku są poprzedzone dość istotnym dla przebiegu dalszych wydarzeń spotkaniem. Uczestnikami spotkania z Gomułką, gdzie zapada decyzja o użyciu broni palnej przez siły porządkowe, są m.in. premier Józef Cyrankiewicz, sekretarz Komitetu Centralnego Mieczysław Moczar czy minister obrony narodowej generał Wojciech Jaruzelski. Wśród uczestników jest również Stanisław Kania. Żaden z obecnych na naradzie nie zgłasza sprzeciwu. Żaden z obecnych nie ma żadnych zastrzeżeń. Nikt nie ma wątpliwości. Lata 70. to czasy popularnego Edwarda Gierka. W tym czasie Kania ponosi odpowiedzialność za nadzór partyjny nad aparatem bezpieczeństwa państwa. Dogląda spraw związanych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, czy między innymi Głównym Zarządem Politycznym Ludowego Wojska Polskiego. Powszechnie uważa się, że popierał generała Wojciecha Jaruzelskiego.
kieruje działaniami organów bezpieczeństwa w 1976 roku, kiedy brutalnie pacyfikowani są radomscy robotnicy czy pracownicy stołecznego Ursusa. Przekonuje, że nie są tworzone żadne szpalery milicjantów, które by miały pałować protestujących. Mówi, że nie istnieją żadne ścieżki zdrowia. Sami protestujący wiedzą za to inaczej. Ciężko doświadczają zetknięcia z milicją. Minie sporo lat, zanim w końcu uznaje, że to nie był najlepszy polityczny pomysł na robotników. Niepotrzebnie obrzydzano społeczeństwu protestujących. Po strajkach sierpniowych podpisywane są porozumienia gdańskie. Solidarność i władza się dogadują. Gierek odchodzi. Na jego miejsce wchodzi Stanisław Kania. Zostaje pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jest przedstawicielem liberalnego nurtu partii. Jego przeciwnikiem, a zarazem pokonanym konkurentem do tronu, był Stanisław Olszowski, zwolennik twardego kursu wobec Solidarności, wierny służący i gorliwie słuchający rozkazów Moskwy. Ta właśnie Moskwa zarzuca Kani szeroko pojęte guzdralstwo w rozwiązywaniu kwestii związanych z Solidarnością. Świeżo upieczony pierwszy sekretarz jest we wrześniu 1980 roku uczestnikiem spotkania Komitetu Obrony Kraju, podczas którego wybrzmiewa koncepcja wprowadzenia stanu wojennego. Z tego, co mówi Stanisław Kania, przez cały ten czas jest zagorzałym przeciwnikiem ostrego starcia z Solidarnością. Na czwartym plenum Komitetu Centralnego PZPR rezygnuje ze stanowiska pierwszego sekretarza. Ma to związek z zaostrzeniem komunistycznego kursu wobec Solidarności. Okoliczności, w jakich dochodzi do zmiany na stanowisku pierwszego sekretarza, prowokują po dzisiejszy dzień do przemyśleń. Występuje spore prawdopodobieństwo, że zmiany na czele partii są podyktowane bezpośrednio z Moskwy. Władze sowieckie były zdania, że Stanisław Kania jest zbyt miękki i że brakuje mu stanowczości i przekonania do ostrej konfrontacji z protestującymi. Opozycja demokratyczna miała zostać uderzona z całą stanowczością. Dlatego polityka wstrzymywania się od użycia siły i ustępstw wobec Solidarności Stanisława Kani zostaje przerwana. Jedynie słuszny nurt podejmuje nowy, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, generał Wojciech Witold Jaruzelski. Stanisław Kania zmarł w 2020 roku. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę. Jeżeli Wam materiał nie odpowiadał, proszę o kciuki w dół. A jeżeli średnio Wam się materiał podobał, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, żebyśmy mogli sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie obu reklam pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu. Czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, że warto byłoby może troszeczkę więcej pomówić na temat Stanisława Kani. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.